i mówisz, że masz nowe imię. W tym krzyżu. Masz nowe imię, którym jest miłość. Bo miłość to czyni, że się niewinny za winnego wini. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. Czy wiecie, co czuje matka, kiedy trzyma na ręku ciało swojego syna? Czy wiecie, co czuje matka, kiedy trzyma na ręku? Czy wiecie, co czuje? Żegnam, najmilszy, Synu Chrystusie, serca mego pociecho, śliczny Jezusie, cóż ja pocznę utrę.
A wy? Kim jesteście? Jestem Maria Magdalena, a to Joanna i Maria Kleopasowa. Byłyśmy na jego pogrzebie. Piłat wydał zgodę, by Józef z Arymatei zabrał ciało. To był cichy pogrzeb. Dwóch mężczyzn, parę kobiet. Wokół była cisza, a ja czułam w sobie nienawiść dla tych, którzy go zabili. Dziwne, co? Ja, której Chrystus przebaczył, nie potrafiłam przebaczyć jego zabójcom. A on przebaczył. Powiedz, co było potem? Trzeciego dnia po jego śmierci poszłyśmy namaścić ciało, ale grób był pusty. Bo on zmartwychwstał. Nie wierzycie? Naprawdę! Ja na początku nie wierzyłam. Myślałam, że ktoś ukradł ciało. Dziś wiem, że grób nie jest końcem. Jest początkiem nowego, lepszego życia. Życia, które czeka każdego z nas. Pokój wam. Oto przychodzę do was ja, zmartwychwstały mistrz, żywy Bóg. Jestem pośród was. Jestem wam radość i nadzieją odkupienia. Po waszych trudach życia przyjdzie odpoczynek. Nie lękajcie się, zbliżcie się. Pokój wam. Wyprowadziłeś Izraelitów z niewoli. Nocą podarowałeś nam swego Syna w niedoli. Nocą przezwyciężyłeś mocy ciemności piekielnej.
nocą sam wybawiłeś.